Cześć, dzisiaj mamy ze sobą rower, którego chyba nikomu nie muszę przedstawiać, a szczególnie wszystkim fanom szosy. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych, nietuzinkowych konstrukcji ostatnich 20 lat. Zapraszamy do testu 7. już generacji Treka Madon. Koło tego roweru nie można przejść obojętnie. Dla wielu jest to najładniejszy rower szosowy na rynku, inni twierdzą, że jest to absolutna profanacja. No, tutaj oczywiście zdania są podzielone. Ta 7. generacja jest, tak jak wszystkie poprzednie, nietuzinkowa, innowacyjna. I to jest rower Trek Madon, to jest rower, który wprowadził tak naprawdę Treka do pierwszej ligi producentów szosowych rowerów. Historia tego modelu sięga 2003 roku i tutaj czy go kochamy, czy nienawidzimy, ale jest ściśle związana z Lance'em Armstrongiem, który oczywiście poza tym, że był doperem, był perfekcjonistą w każdym calu i wymaga również bardzo dużo od roweru. I między innymi dla niego została stworzona pierwsza generacja Madonki. Madonka to zawsze był rower, który w kolekcji Treka był tym rowerem wyścigowym i na niej ścigali się zawodowcy. Kolejnym generacjom roweru zawdzięczamy takie rzeczy jak support Pressfit, znaną z obecnie kompaktową geometrię rowerów szosowych, także już mamy tutaj slop, a nie te pozycje, gdzie kolarz był tak ekstremalnie pochylony w dół, maszt czy taperowaną główkę sterową. Największą rewolucję mieliśmy w 2015 roku wraz z wprowadzeniem 5. generacji Treka Madon. Kilka lat wcześniej amerykański producent wprowadził komfortową szosę Allround, czyli oczywiście Treka Domani, którego testowaliśmy dla Was pod koniec ubiegłego roku, a w 2015 roku wprowadził trzeci rower, który ma w kolekcji rowerów szosowych, czyli bardzo lekką, stworzoną do jazdy po górach Emonde. Od tamtego czasu Madonka poszła w drogę full aero, także to jest rower przeznaczony do szybkiej jazdy, prędkość to wszystko. Doskonale pamiętam, jak właśnie w tym 2015 czy 2016 roku na testy trafiła do nas 5. generacja, którą ujeżdżał taki wysoki redaktor, którego pewnie doskonale znacie. Wyjeżdżając z miasta, Mikołaj rozkręcił tą 5. generację do takich prędkości, że wszyscy strzeliliśmy z koła. Byliśmy wtedy w pełnym szoku, ten rower wyglądał kosmicznie i jeździł kosmicznie. Właśnie ta 5. generacja to był rower, w którym po raz pierwszy widzieliśmy w pełni zintegrowany kokpit, schowane kable, umieszczony pod dolnymi widełkami hamulce Direct Mount, wtedy jeszcze na szczękach. W 6. wersji dostaliśmy w Madonce hamulce tarczowe, natomiast kształtem i wyglądem bardzo ona przypominała 5. wersję. Tutaj mamy kolejną zupełną nowość, znany z poprzednich generacji i z innych modeli Treka IsoSpeed został zastąpiony IsoFlowem. Zobaczmy, jakie inne jeszcze zmiany nastąpiły w 7. generacji roweru. Okay, prace nad projektem nowego roweru. Inżynierowie Treka rozpoczęli od spotkania ze swoim fabrycznym World Tourowym teamem, czyli Trek Segafredo. No i zapytali riderów, czego oczekują od nowej platformy. I tutaj, jak się możemy spodziewać, odpowiedź była bardzo prosta. Rower ma być szybszy i lżejszy, niespodzianka, prawda? No ale teraz, jak to osiągnąć w aerodynamicznym rowerze? Bo jak wiemy, zazwyczaj takie cechy jak aerodynamika i waga nie idą w parze. Natomiast Trekowi udało się osiągnąć te dwie cechy jednocześnie. No właśnie, nowa generacja ma być o około 300 gramów lżejsza od analogicznej specyfikacji 6. generacji. Oczywiście mówimy tutaj o całym rowerze, bo o czym warto wspomnieć, to tylko niecała połowa tej oszczędności jest na samym framesecie, a mniej więcej drugie tyle udało im się oszczędzić projektując zupełnie nowy kokpit do nowej Madonki. Nowy rower ma być też o około 10 W szybszy przy prędkości 45 km na godzinę od poprzedniej generacji, ale co ciekawe, to jest dokładnie 9,1 W sam rower, natomiast cały zestaw rower z zawodnikiem na nim jadącym to oszczędność rzędu prawie 20 W, bo no, tak jak wiemy, nawet najszybszy rower sam nie pojedzie i tutaj bardzo dużą oszczędność tej generowanej, czy oszczędność mocy, którą musimy generować, żeby utrzymać daną prędkość, udało się uzyskać dzięki nowemu kokpitowi i bardziej aerodynamicznej pozycji, którą możemy na nim zająć. I tutaj uprzedzając fakty, jak dla mnie kokpit to jest najmocniejszy punkt tego roweru. On jest naprawdę rewelacyjny.
Ok, teraz przyjrzyjmy się, jak Trekowi udało się zaoszczędzić masę, a jednocześnie sprawić, żeby ten rower był szybszy. Przede wszystkim Trek nie boi się zmian i w siódmej generacji postanowił zrezygnować ze swojego trademarkowego rozwiązania, czyli rozdzielacza IsoSpeed. Zastąpiła go ta słynna dziura, którą nazwijmy to potocznie dziura, którą mamy w górnej rurze podsiodłowej, rozwiązanie IsoFlow. Analizując ustawienia rowerów zarówno prosów, jak i amatorów, Trek doszedł do wniosku, że większość użytkowników Madon i tak korzysta z najtwardszego ustawienia IsoSpeeda, który sam w sobie był dosyć ciężkim. Dawał oczywiście dodatkowy komfort, natomiast był rozwiązaniem stosunkowo ciężkim i postanowili właśnie usunąć ten element i wprowadzając rozwiązanie pracującej sztycy, czyli tego właśnie IsoFlowa, uzyskać podobny efekt jak na najtwardszym ustawieniu IsoSpeeda, oszczędzając masę, a jednocześnie zdecydowanie zmniejszając opór aerodynamiczny całej konstrukcji. No właśnie, jak popatrzymy bliżej na IsoFlow, to ma on dwa zadania. Po pierwsze, bardzo fajnie rozprowadza strumień powietrza, który opływa, przechodzi tutaj przez ramę i opływa tylne koło, a jednocześnie umożliwia delikatne ugięcie przez to, że ta rura jest jakby podzielona na dwa elementy, umożliwia ugięcie górnej części rury podsiodłowej czy tamtego masztu, dając dodatkowy komfort. Oczywiście już nie tak nietuzinkowa jak dziura w ramie, ale bardzo charakterystycznym elementem nowej konstrukcji jest również absolutnie monstrualnych rozmiarów węzeł suportowy. Oczywiście chodzi tutaj o zwiększenie sztywności, ale nie tylko. Analizy oporu aerodynamicznego wskazały, że to jest jeden z głównych elementów, gdzie tak naprawdę powstaje ten opór aerodynamiczny. Wcale nie z przodu roweru, tylko właśnie w tej tylnej części. Stąd IsoFlow, ale również ten gigantyczny węzeł. Jego zadanie jest takie, że ma on współgrać z bidonami. Ja tutaj specjalnie mam ten bidon, żeby pokazać, jak on blisko przechodzi właśnie tej rury podsiodłowej, przez co tej mufy suportowej, przez co nie powstają zawirowania powietrza pomiędzy bidonem a węzłem. I tutaj jeśli jeździmy z jednym koszykiem, tylko montowanym na dolnej rurze, mamy dwie pozycje, na których możemy zamontować koszyk na bidon, dzięki czemu będzie on maksymalnie blisko właśnie tego węzła. Nadal stosowane są profile rur Camtile Virtual Foil, które po raz pierwszy zostały zastosowane już w czwartej generacji Madonki w 2012 roku. I na pierwszy rzut oka wyglądają one niemalże identycznie jak w szóstej generacji, natomiast Trek twierdzi, że po analizach komputerowych zostały one nadal jeszcze usprawnione, aby te profile zostały jeszcze udoskonalone, aby ten opór minimalizować. Jako materiał do produkcji nowej ramy Trek wykorzystał swoje topowe włókno, oczywiście jest to OCLV, tym razem serii 800. Znowu lżejsze i sztywniejsze od poprzednika, tutaj żadnych wartości nie będziemy podawać, bo to i tak nikomu nic nie mówi, natomiast rower, tak jak wspomnieliśmy, jest lżejszy od poprzednika i jest niesamowicie sztywny, więc wierzymy Trekowi, że ten materiał jest lepszy. Tu warto podkreślić, że siódma generacja dostępna jest tylko w tej najwyższej wersji SLR, natomiast Trek oferuje jednocześnie z siódmą generacją, nadal w sprzedaży jest generacja szósta i tam mamy wersję też SLR, ale również jest wersja SL, która jest dużo przystępniejsza cenowo. Pierwsze generacje Treka Madon były dostępne w dwóch geometriach, H1 i H2. Od jakiegoś czasu Trek wszystkie swoje rowery, wszystkie Madonki oferuje już tylko w jednej geometrii, która nazywa się H1,5 i jest de facto miksem H1, czyli stricte zawodniczej geometrii i geometrii H2, czyli takiej bardziej endurance. No i właśnie najnowsza Madonka również jest dostępna tylko w wersji H1,5. Także zarówno rower, który jest dostępny w sklepie dla amatorów, jak i rower, na którym ścigają się zawodnicy, choćby Trek Segafredo, to jest identyczna konstrukcja. Nie będę opowiadał konkretnie o kątach i długościach w tej geometrii, natomiast na pewno warto zwrócić uwagę, że niezależnie od rozmiaru mamy dosyć wysoką główkę sterową, dzięki czemu
rower jest bardzo stabilny przy większych prędkościach, a jeśli już mówimy o tych kątach, to zmieniają się one w zależności od rozmiaru, tak aby odczucia z jazdy były identyczne, niezależnie od tego, czy mamy 1,60 m czy 1,90 m wzrostu. Jeszcze wracając do tej główki, dzięki temu, że jest ona taka wysoka, mimo że jest to rower przeznaczony do bardzo szybkiej jazdy, pozycja na nim jest zaskakująco komfortowa i jest to rower, na którym śmiało możemy wybrać się również na całodzienną wyprawę. Także w przeciwieństwie do pierwszych rowerów aero, które były na rynku i które rzeczywiście robiły różnicę, jeśli chodzi o prędkość, ale przejechanie na nich dłuższego dystansu niż, nie wiem, 2-3 godziny jazdy, to była prawdziwa katorga, teraz nie musimy już wybierać, czy szybkość, czy komfort. Na początku wspomniałem, że Trekowi udało się uzyskać około 300 gramów oszczędności na kompletnym rowerze, z czego tylko połowa jest na ramię. No właśnie, drugie pół to oszczędność, którą udało się uzyskać na skonstruowanym od zera dla siódmej generacji Madonki kokpicie RSL. Warto się na nim zatrzymać przez chwilę, bo jest to naprawdę jeden z ciekawszych elementów tego roweru. Po pierwsze, jak możecie zauważyć, ma on znaną do tej pory raczej z rowerów gravelowych flarę. I tak fabrycznie mamy tutaj zamontowany kokpit, który ma wirtualną długość mostka 100 mm i kierownicę 42. Natomiast 42 to jest długość, którą mamy na końcu dolnego chwytu, a na łapach jest to odrobinę ponad 39 cm. Jak spojrzycie tutaj jeszcze na moje ustawienie klamkomanetek mocno do środka, odległość pomiędzy nimi to już tylko 37 cm. Także możemy przyjąć bardzo taką aerodynamiczną, sportową pozycję, a jednocześnie rower zapewnia cały czas bardzo stabilne sterowanie, jeśli złapiemy za dolny chwyt. Kierownica jest tak wyprofilowana, że absolutnie rewelacyjnie jedzie się w agresywnym chwycie za łapy, gdzie opieramy nasze przedramiona na górnej części kierownicy. Jednocześnie flara powoduje, że finiszując w dolnym chwycie, nie zahaczamy o chwyt górny, także naprawdę Trek wykonał kawał dobrej roboty, projektując tą nową kierownicę. W tym miejscu warto również zaznaczyć, że nowa Madonka jest kompatybilna również z każdą inną kierownicą dostępną na rynku. Oczywiście tak długo, jak posiada ona wewnętrzne prowadzenie pancerzy. Tak samo kokpit możemy zamontować również do dowolnego innego roweru, jeśli tylko ma on wewnętrzne prowadzenie. Z istotnych cech konstrukcyjnych roweru warto jeszcze wspomnieć o maszcie, który jest takim też takim trademarkiem Madonki. Tutaj jest dostępny w dwóch wysokościach oraz w dwóch offsetach. Skoro już wspomniałem o wsporniku siodła, to warto zwrócić uwagę na świetnie rozwiązany patent regulacji siodełka, gdzie mamy niezależnie ustawiany kąt siodełka oraz jego przesunięcie przód-tył. Tak? Za regulację kąta siodła służy śruba umieszczona w tylnej części wspornika, natomiast przesuwamy je przód-tył śrubą umieszczoną tutaj. Super patent, bardzo fajnie można precyzyjnie wyregulować siodło, co zresztą miałem okazję zrobić wczoraj i nawet drobna zmiana robi olbrzymią różnicę. Z takich smaczków konstrukcyjnych warto jeszcze zwrócić uwagę na wbudowany w ramę chain catcher, dzięki któremu nie zakleszczy nam się łańcuch pomiędzy małą zębatką a ramą, jeśli by zdarzyło się, że spadnie. I podsumowując jeszcze ramę, warto wspomnieć, że po raz pierwszy z siódmą generacją Trek zupełnie zrezygnował z hamulców szczękowych, także od teraz Madonka jest dostępna tylko w wersji disc only. Tu oczywiście nie patrzcie na to, jak nasz kokpit jest wykończony. Wiadomo, że no, ja tutaj mam rower testowy i zostawiłem kilka podkładek na górze, natomiast możemy je oczywiście łatwo możemy skrócić rurę, usunąć te podkładki i przód roweru wygląda naprawdę zjawiskowo. Tak jak mówiłem, nowa siódma generacja dostępna jest tylko w topowej wersji SLR i mamy trzy warianty wyposażenia. Każdy z nich dostępny w wersji na osprzęcie Shimano bądź SRAM. I tak do nas do redakcji trafiła środkowa wersja, czyli model SLR7 ubrany w kompletną grupę napędową Shimano Ultegra DI2, oczywiście w najnowszej wersji 12-rzędowej.
Co ciekawe, producent zdecydował się założyć tutaj korbę subcompact, czyli 52-36. No to jest oczywiście ukłon w stronę normalnych ludzi. Zakładam, że zawodowcy zakładają zdecydowanie większe tarcze. Z tyłu mamy też bardzo uniwersalną kasetę o rozpiętości 11-30, także raczej nie musimy się obawiać o to, że zabraknie nam przełożeń w którąkolwiek stronę. No chyba, że płyta oś, bo rower jest tak szybki, że nieraz udawało nam się jeździć powyżej 60 na godzinę, nawet na płaskim, i wtedy już powoli kończy nam się napęd. SLR7 wyposażony jest oczywiście w koła Bontragera. Jest to model Aeolus Pro o wysokości stożka 51 mm. Bardzo fajna, uniwersalna wysokość, pozwalająca zarówno na bardzo szybką, dynamiczną jazdę, ale nie spowalniająca tego roweru przesadnie również w górach. O kokpicie już wspominałem. Jest on taki sam dla wszystkich wersji Madonki, niezależnie od poziomu cenowego. Trek zawsze przywiązywał bardzo dużą wagę również do aspektu wizualnego produkowanych i sprzedawanych przez siebie rowerów, i podobnie w tym przypadku mamy każdą z wersji mamy dostępnych w 5 wersjach kolorystycznych. Każda z nich wygląda naprawdę rewelacyjnie. Ja tutaj mam bardzo modną ostatnio wersję Stealth z hologramowym napisem. Jest oczywiście też dostępna wersja teamowa, czyli czerwona z białymi napisami, niebieska i dla fanów takiego estetycznego wyglądu cała biała wersja bez napisu. Każda z nich prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. Gdyby komuś jednak było mało albo chciał mieć zupełnie unikatowy rower, to Trek już od dawna oferuje program, który się nazywa Project One, dzięki któremu możemy sami sobie zaprojektować naszą ramę i pomalować ją praktycznie na dowolny kolor. Oprócz tego, że możemy wybrać szatę graficzną, możemy też skonfigurować sobie komponenty, które znajdziemy w naszym rowerze. I tak w stosunku do fabrycznej konfiguracji możemy zmienić takie komponenty jak koła, opony, czy choćby dodać ceramiczny suport. Co ciekawe, nie możemy jednak zmienić fabrycznej konfiguracji kokpitu i dostajemy taką szerokość, jaką zaplanował producent dla danego rozmiaru, mimo że jest ona dostępna aż w 14 rozmiarach, ale zakładamy, że to może się zmienić w przyszłości. W tej konfiguracji, którą tutaj widzicie, czyli z zamontowanymi pedałami i dwoma koszykami na bidon w rozmiarze 56 cm, rower waży dokładnie 8120 g. Ok, teraz najważniejszy aspekt, czyli jak ta machina jeździ, tak? Bo tak naprawdę to jest najistotniejsze w teście. No i tu można to podsumować jednym słowem, dokładnie tak jak określił to Trek. Szybko. No właśnie, to jest rower, który absolutnie kocha prędkość. On się wręcz czuje obrażony, jak nie ma co najmniej czwórki czy piątki z przodu na liczniku. Im szybciej jedziemy, tym ten rower zachowuje się tak naprawdę lepiej. Jest bardzo stabilny przy dużych prędkościach, pewnie się prowadzi. Okej, nie jest ospały, jak jedziemy wolno, ale wyraźnie czuć, że to jest rower, który po prostu lubi szybką jazdę. Jednocześnie tu mogę powiedzieć, że chyba nigdy nie jeździłem na tak szybkim rowerze przy tych dużych prędkościach. Udało mi się go rozkręcić do prędkości powyżej 60 km na godzinę na płaskim, no a ja na sprintera nie wyglądam i nim nie jestem. I do tej pory na żadnym innym rowerze mi się to nie udało, na Madonce jest to możliwe. Jednocześnie warto też zaznaczyć, że tak jak już wspominałem wcześniej, jest to rower naprawdę komfortowy. Okej, nie jest to rower tak wygodny jak Trek Domani, którego testowaliśmy dla Was niedawno, ale też taki ma nie być. No jest to rower, którym spokojnie możemy przejechać 3 czy 4 godzinną jazdę bez obaw o ból pleców czy jakikolwiek inny dyskomfort, a naprawdę oddaje nam to prędkości. Warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, a mianowicie cienkie ścianki w połączeniu z bardzo masywnymi profilami rur powodują, że przy szybkiej jeździe ten rower działa jak pudło rezonansowe i dźwięk, który wydaje, jest niesamowity. I muszę przyznać, że jest to dźwięk absolutnie świetny. On podkreśla charakter tego roweru i jak jedziemy te 40, 50 albo i więcej na godzinę, to brzmi po prostu rewelacyjnie. Podsumowując, wypuszczając 7. generację Madonki, Trek nie zrobił tylko delikatnego liftingu, tylko podobnie jak w przypadku poprzedniej generacji mamy znowu do czynienia z rowerem absolutnie innowacyjnym i nietuzinkowym. Upraszczając konstrukcję, czyli eliminując ISOSpeed na rzecz ISOFLOW, sprawił, że rower jest nie tylko prostszy i ma prostszą konstrukcję, jest szybszy i lżejszy, ale również wygląda naprawdę zjawiskowo. I tak samo zjawiskowo jeździ. Jest niesamowicie szybki, a jednocześnie
wystarczająco komfortowy, czyli dokładnie to, czego oczekuję od wyczynowego roweru szosowego. Na naszym portalu www.bikeworld.pl znajdziecie również obszerny artykuł, w którym szczegółowo opisujemy, co zmieniło się w najnowszej generacji Treka Madon oraz podsumowujemy nasze wrażenia z jazdy na nim. Jeśli podobał Wam się ten materiał, dajcie kciuki w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I zapraszamy Was również do dyskusji. Opowiedzcie nam, jak Wam się podoba nowe rozwiązanie IsoSpeed. Czy woleliście, jak wyglądał ten rower w poprzednich wcieleniach, czy ta nowa generacja Was urzeka? Dzięki, cześć!